Anno i Marcinie. Ten dzisiejszy dzień jest wyjątkowy przede wszystkim dla Was. Kiedy pierwszy raz Ania przedstawiła nam Marcina, zrodziło się pytanie, co to w ogóle jest za gość. Ale z biegiem lat Marcin dał się poznać jako fantastyczny człowiek i dzisiaj mogę o nim śmiało powiedzieć jako jednym z moich przyjaciół. Z Anią znamy się oczywiście całe życie. Jest spokojna, ale zawsze troszeczkę zwariowana, kochająca zwierzęta, osoba o otwartym sercu, bardzo dobrym sercu. Żono, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pamiętajcie o tym, żeby cały czas wasza miłość była kwitnąca, jak te kwiaty, i coraz większa. I wzrastajcie w uczuciu, wzrastajcie w miłości każdego dnia.